samorządowej. Nagle objawionemu trzeciemu kandydatowi, który tak naprawdę będzie miał być może promilowy wpływ na pogorszenie wyniku Trzaskowskiego w pierwszej turze, a jego pojawienie się w całości będzie służyło najprawdopodobniej pośrednio Patrykowi Jakiemu. Wydaje mi się, że dopóki lista nie zostanie zamknięta i dopóki ruchy miejskie i Lewica nie zdecyduje się ostatecznie pokazać, jak i kim chce walczyć o Warszawę, to sytuacja tak wygląda. Jest dwóch głównych kandydatów, jest szansa na to, żeby Lewica zaistniała mocno w tej kampanii, przynajmniej w pierwszej turze. Takie podjazdy kandydatów, o której rozmawiamy, no są folklorem na razie. Niech choć zauważają niektórzy chęć zemsty na Grzegorza Schetynie przez Jacka Wojciechowicza. I on nie boi się o tym mówić głośno. Cezary Krzysztof, wracam do swojego pytania. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to jest przypadek dosyć ciekawy. I to nie w tym sensie, że Jacek Wojciechowicz uzyska wysoki wynik wyborczy, bo pewnie nie uzyska, nie ma ze sobą wystarczających struktur i tak dalej. Ale pytanie tak naprawdę brzmi, czy on się zgodzi w jakimś publicystyczno-politycznym sensie zostać swego rodzaju świadkiem koronnym, jako że wiedza jego na temat funkcjonowania ratusza zapewne jest dosyć głęboka i w tym sensie rzeczywiście może zostać jakimś cichym sprzymierzeńcem Patryka Jakiego. Nawiasem mówiąc, pan redaktor wspomniał też o ruchach miejskich. Ja nie mówię, że jest taka gwarancja, bo też nie chcę mówić za nie, natomiast z racji tego, że ruchy miejskie często współpracują z Patrykiem Jakim w zakresie złodziejskiej reprywatyzacji, to bardzo być może, że też zostaną. Andrzej Celiński, polityk SLD, być może będzie kandydatem SLD na prezydenta Warszawy. Mówił o tym dzisiaj w radiowej jedynce. W porannej rozmowie zaznaczył, że była oferta i jest oferta, nie ma decyzji. Jego zdaniem, tak mi się wydaje, że jeszcze kilka dni, a pewnie jej nie będzie, a może i kilkanaście, bo tego rodzaju decyzja musi być bardzo starannie przemyślana. Czy zdaniem panów decyzja jest przesądzona w tej sprawie? Panie redaktorze, mi się przypomina naprawdę trochę za długi serial przed rekonstrukcją rządu, kiedy wszystkie programy publicystyczne były wypełnione wakacjami, co się zmieni, najnowszymi doniesieniami. Potem to się wszystko wróciło do góry nogami. Nie wydaje mi się, żeby fakt, czy Celiński będzie kandydował z jakim poparciem, być może, co wyjaśni się za kilka dni, było aż tak elektryzujące dla Warszawy. Mówię to szczerze. No co z tego wynika, że to już jest przesądzone albo nie przesądzone? No tak naprawdę, na kogo to obchodzi? 3% wyborców. Chodzi o to, Cezarego Krzysztofa. Nie, to pan redaktor to dosyć brutalnie ujął, ale pozostaje się tak zgodzić. Cezary Krzysztof, Tykonik, Solidarność, Adam Buła, Polska The Times. Dziękuję również, Piotr Wąż. Do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/PolskieRadio24. Napisz kontakt@PolskieRadio24.pl. Odwiedź PolskieRadio24.pl. Obserwuj twitter.com/PolskieRadio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się piąta. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Sejmie odbyły się debaty nad wnioskami opozycji o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Autorem wniosku o odwołanie marszałka był klub poselski Nowoczesnej, jako przewodnicząca Kamila Gasiuk-Pichowicz. Zwracając się do marszałka Kuchcińskiego, wyjaśniała, dlaczego zdaniem wnioskodawców nie nadaje się on do pełnienia tej funkcji. Łamie pan nie tylko konstytucję, przeprowadzając wybory dublerów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko ustawę, odmawiając posłom dostępu do dokumentów z podpisami poparcia dla sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Łamie pan nawet zwyczaje parlamentarne, gdy szef klubu wnosi o przerwę, a pan wymierza karę. Wniosek poparli posłowie PSL, UED i Platformy Obywatelskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców, zwracając się do marszałka, powiedział: pan nie stoi na straży wolności posłów, pan karze posłów za wolność wypowiedzi. To pokaz gigantycznej słabości i lęku, że władza pęknie jak bańka medlana. Poseł PO Tomasz Lenz oświadczył z kolei: doprowadził pan do tego, że parlament jest atrapą. To nawet nie jest parlament PRL-u. Tam takie rzeczy się nie
podstawie obecnie obowiązującego regulaminu można zgłaszać na piśmie. Drugi pytania podczas głosowania można zadawać wówczas, jeżeli taka jest decyzja marszałka. Nie sposób uwierzyć, że wnioskodawcy nie wiedzieli o tym, że czynią zarzuty w stosunku do regulaminu, który dzisiaj obowiązuje i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zatem jest to wniosek absolutnie polityczny. Wcześniej odbyła się debata nad wnioskiem o odwołanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Złożył go w połowie kwietnia klub PSL-UED, uzasadniając wniosek posłanka Urszula Pasławska negatywnie oceniła działania resortu kultury od początku kadencji. Po raz pierwszy po 1989 roku mamy ministra, który nienawidzi kultury, unika ludzi kultury, często odwraca się do nich plecami. Po raz pierwszy w historii mamy ministra, który tak dalece nie szanuje pieniędzy podatników. Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej, zwracając się do wicepremiera Glińskiego, powiedział, że działania resortu kultury niepokoją część środowisk twórców i artystów. Pan przejdzie do historii Rzeczpospolitej jako główny cenzor, który zasiada w Ministerstwie Kultury. Jest pan człowiekiem, który przyjął pewną filozofię, która jest niezwykle skuteczna. Pan wymienia polskie elity. Ta nadgorliwość, ten rodzaj takiego braku tolerancji jest przerażający dla nas. Minister Piotr Gliński uznawał zarzuty opozycji wobec jego osoby za nietrafione i bezpodstawne. My tutaj chcemy rozmawiać racjonalnie ze społeczeństwem o ważnych sprawach i warto się odnosić do faktów. Tymczasem tutaj spotkały mnie głównie, ale nas także, ogólniki, jakieś przypadkowe asocjacje, pomówienia, psychologizmy. Posłowie będą głosować nad oboma wnioskami w porannym bloku głosowań. Na koniec czas na prognozę pogody. A pogodowo Polska podzielona. Na północy pogodnie, na południu chmury z przelotnym deszczem i burzami z gradem. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu przez 23 na północy do 27 na zachodzie i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i podczas burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4 minuty po 5. Powtórka programu. Małgorzata Łopińska, zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe. W programie między innymi posłowie debatowali dziś o projektach ustaw dla niepełnosprawnych, jednak protest w Sejmie trwa. Rozwiązania korzystne dla osób niepełnosprawnych są kolejnym krokiem do tego, aby osobom niepełnosprawnym umożliwić pomoc. Zakończenia protestu nie będzie. Byli funkcjonariusze ABW zeznawali przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. PiS nie ma chcę ci nadzieć pieniądze i pieniądze. Osobami, gdzie polityka jest działalność przestępczą, świata biznesu, władzy, służb specjalnych, policji. Burmistrz Jersey City zadeklarował chęć dialogu w sprawie pomnika Katyńskiego. Pomnik będzie stał w godnej lokalizacji, napisał Stephen Fulop. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wycofuje USA z porozumienia nuklearnego z Iranem. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Posłowie debatowali dziś nad projektami dwóch ustaw dla niepełnosprawnych, zwiększającej rentę socjalną oraz tej zawierającej szereg rozwiązań dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Rząd proponuje rozwiązania systemowe, a nie doraźne, tłumaczy rzecznik Joanna Kopcińska i prosi o czas na pełną realizację wsparcia dla tej grupy społecznej. Protestujący od 21 dni w Sejmie mówią zdecydowanie nie projektowi, dającemu najbardziej niepełnosprawnym miesięczne oszczędności na poziomie ponad 500 zł. Materiał Michała Walczyka. Oprócz podniesienia renty socjalnej do 1030 zł, Sejm pracuje nad pakietem usług medycznych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, m.in. bezpłatnymi środkami medycznymi, a także refundacji kosztownej rehabilitacji. Rozwiązania te mają przynieść nawet 520 zł oszczędności.
wartości miesięcznie, podkreśliła dziś Joanna Kopcińska, rzecznik rządu. Rozwiązania korzystne dla osób niepełnosprawnych, które oczywiście, mamy tego świadomość, nie w pełni rozwiązują problem, ale są kolejnym krokiem do tego, aby osobom niepełnosprawnym umożliwić pomoc. Zamiast tego protestujący od 21 dni w Sejmie domagają się gotówki i proponują kompromis. Na początek 250 zł, a potem dodatkowo dwa razy po 125, dających łącznie 1000 zł do ręki, mówiła Alicja Jochymek, mama niepełnosprawnej Kingi. Zakończenia protestu nie będzie, a te świadczenia rzeczowe, które proponuje pani minister Kopcińska, to już są w karcie praw człowieka Międzynarodowej Konwencji Osób Niepełnosprawnych, tylko je wdrożyć. My tutaj przyszliśmy z pierwszym, najważniejszym postulatem, a teraz nas się po prostu robi tutaj, nie wiem, to jest haniebne, co się tutaj robi w tym momencie. Elżbieta Stępień z Nowoczesnej podczas debaty pytała. Dlaczego nie pozwolicie decydować o potrzebach osób niepełnosprawnych przez nich samych albo poprzez ich opiekunów? Projekt PiS podniesienia renty socjalnej poprze m.in. Platforma Obywatelska. Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz powiedziała jednak, że to wynik determinacji protestujących rodziców. Dla rodziców, którzy opiekują się drugim, na przykład dzieckiem niepełnosprawnym, państwo nie znaleźliście pieniędzy w 2016 roku, tego drugiego świadczenia pielęgnacyjnego, bo zabrakło państwu w budżecie w 2016 roku 15 milionów złotych. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podkreśliła z kolei, że tu cytat, nie da się na kolanie napisać kompleksowych ustaw, które naprawiłyby szereg zaniedbań, jakie od lat narastały w podejściu do opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Słusznie tu mówiło kilka osób, że musimy pomóc najbardziej potrzebującym. Mamy, proszę państwa, grupę osób o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wśród tych orzeczonych osób sami doskonale wiemy, że są osoby takie, które tego typu pomocy nie potrzebują. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Północ, południe. Wciąż nie udało się odnaleźć trzech górników uwięzionych pod ziemią w kopalni Zofiówka, gdzie w sobotę doszło do wstrząsu. Ratownicy prowadzący akcję ratowniczą natrafili na lustro wody w przeszukiwanym chodniku. Najnowsze informacje ma nasza reporterka. Niestety cały prześwit chodnika jest zalany i to z tamtego miejsca dochodzą sygnały radiowe z lamp górniczych. Teraz ratownicy będą wypompowywali wodę z tamtego miejsca. Używać mogą jedynie pomp na sprężone powietrze, a nie elektrycznych o wyższej wydajności. Wszystko po to, by uniknąć zagrożenia ewentualną iskrą i ewentualnego wybuchu. Wypompowanie zajmie kilka godzin, mówił Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Będziemy transportowali do tego rejonu pompy i będziemy chcieli jak najszybciej wypompowywać tą wodę. W zależności do jakiego poziomu to lustro wody zejdzie do dołu, kolejne ekipy będą próbowały jak najszybciej przechodzić do pozostałej części tego wyrobiska. Jednocześnie wznowiono wydobycie na dwóch ścianach w kopalni. Przypomnijmy, że wcześniej podjęto decyzję o wyłączeniu wydobycia, by bez przeszkód prowadzić akcję ratowniczą. Jednakże w przypadku braku wydobycia wzrasta zagrożenie pożarem endogenicznym. Akcja ratownicza w kopalni trwa, a relację przygotowała Joanna Opas. Polskie Radio 24. Południe. Byli funkcjonariusze ABW zeznawali przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Z ich relacji wynika, że politycy naciskali na służby, żeby zaniechały realizacji wątku lotniczego afery. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Były wysoki rangą funkcjonariusz delegatury stołecznej ABW przyznał, że służby wiedziały o układzie powiązań biznesowo-towarzyskich, które stanowiły cieplarniane warunki dla przestępczej działalności Marcina P. Stwierdziliśmy, że istnieje bardzo dziwna sieć powiązań pomiędzy osobami uwikłanymi w działalność przestępczą, świata biznesu, władzy, służb specjalnych, policji. Była to sieć wzajemnych relacji, która wymagała dalszego wyjaśnienia. Do jej rozpracowania nigdy jednak nie doszło. Działania operacyjne mieli zablokować politycy. Poinformowano nas, że ta decyzja zapadła poza agencją. Poza agencją, tak? Tak. A kto poza agencją jest bezpośrednim zwierzchnikiem służb? Ówczesny minister spraw wewnętrznych. O ile pamiętam, premier. Jego syn Michał Tusk współpracował z Marcinem P. w liniach lotniczych OLT Express. Służby dowiedziały się o tym z gazet i niewiele z tą wiedzą zrobiły. Pracował, pierwszy nawiązał kontakt z Marcinem P. Ten
dlaczego państwo, że się nie przeprowadzili żadnych działań? Czy skoncentrowaliśmy się na innych powiązaniach, które według nas były znacznie groźniejsze? Zdaniem przewodniczącej Komisji Śledczej Małgorzaty Wasserman trudno wyobrazić sobie, co może zagrażać bezpieczeństwu państwa jeszcze bardziej niż kontakty syna szefa rządu z wielokrotnym przestępcą. Stąd pytanie o ocenę pracy służb wobec Amber Gold i OLT. Wyrażone było zadowolenie czy niezadowolenie ZTS postępów tej pracy? Panie poseł, znając podejście do pracy operacyjnej pana ministra Krzysztofa Kondaryka, zawsze był niezadowolony z naszej pracy i zawsze chciał, żeby ta praca była jak najlepsza i jak najwięcej tych informacji. Proszę pana, ja jak to przeczytałam, to być akurat pana generała Bondaryka bardzo dobrze rozumie, dlaczego był kompletnie niezadowolony. I czy o fakcie, że tam pracuje Michał Tusk, pan też dowiedział się z gazet? No, tak, panie poseł. Ja nie mam więcej pytań. Jutro komisja przesłucha kolejnych pracowników ABW. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Północ, południe. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Oddalono wnioski opozycji o odrzucenie projektu w całości. Nowelizacja zaproponowana przez posłów PiS zakłada m.in. zmiany w skardze nadzwyczajnej i sposobie powoływania asesorów sądowych. Zgodnie z projektem skargę nadzwyczajną będzie mógł złożyć tylko prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich w wyjątkowych sprawach, tłumaczył poseł sprawozdawca Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Aby podkreślić wyjątkowość środka nadzwyczajnego zaskarżania. Według projektu asesorów sądowych będzie powoływał prezydent, a nie jak dotąd minister sprawiedliwości. Tę poprawkę poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka traktuje jako przyznanie racji opozycji. To, co zaproponował minister sprawiedliwości w stosunku do asesorów, jest niezgodne z polską konstytucją. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej zwróciła uwagę, że kolejna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to element negocjacji rządu z Komisją Europejską w sprawie artykułu 7. Zdaniem posłanki Nowoczesnej zaproponowane dziś zmiany są jednak tylko pozorne i komisja w nie nie uwierzy. Komisja Europejska jasno zarekomendowała w grudniu, że należy wycofać się ze skargi nadzwyczajnej. Jutro projekt nowelizacji trafi na salę plenarną. Karol Surówka, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Sejm skierował rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych do prac w komisjach administracji i spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Zaproponowane przepisy dostosowują polskie prawo do unijnego rozporządzenia, tak zwanego RODO. Pierwszemu czytaniu projektu przysłuchiwał się w Sejmie reporter Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Rządowy projekt ma przede wszystkim zapewnić skuteczne stosowanie RODO w Polsce, które jest odpowiedzią na nowe realia, gdzie każdy właściciel danych ma pełne prawo do dysponowania nimi według własnego uznania. To ważne, bo we współczesnym świecie dane są drogocennym towarem, przekonywał w Sejmie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dane, w tym dane osobowe, to swoista ropa naftowa XXI wieku i jednocześnie szansa dla rozwoju firm i całej gospodarki, a dostęp do nich to możliwości budowania nowych, kreatywnych biznesów. Rządowy projekt ma zwiększyć poziom ochrony danych. Służyć temu ma mechanizm certyfikacji. Będzie niczym innym jak potwierdzeniem, że dana instytucja przetwarza dane osobowe w sposób oprawny, zapewniający ochronę prywatności. Certyfikat będzie wydawany przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych bądź przez podmioty akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Pozytywnie wpłynie to na wzrost zaufania klientów do firmy, która będzie dysponowała takim certyfikatem, bądź zaufania obywateli do jednostek organów publicznych. Ustawa powołuje też nowy organ. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi funkcjonującego do tej pory Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prezes urzędu powoływany będzie na 4-letnią kadencję przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu, a w zakresie wykonywania swoich obowiązków podlegał będzie tylko ustawie. Będzie on mógł kierować do innych organów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych, a także nakładać kary na tych, którzy źle je zabezpieczają. Ich maksymalną wysokość określono w ustawie na 100 tysięcy złotych. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Przedstawiciele blisko 70 startupów i 30 dużych firm spotkali się w Pałacu Prezydenckim, by porozmawiać o bliższej współpracy. To czwarta konferencja w ramach prowadzonego przez Kancelarię Prezydenta programu wspierającego nowe, innowacyjne firmy. Prezydent Andrzej Duda mówił, że władza państwowa powinna przede wszystkim stwarzać najlepsze regulacje, dawać ułatwienia, stwarzać dobry system podatkowy.
Ja osobiście uważam, że zadaniem władz, zwłaszcza tych najistotniejszych podmiotów władzy, czy to centralnej, czy regionalnej, czy lokalnej, jest budowanie także dobrego klimatu, pokazywanie zainteresowania przedsiębiorcom, budowanie przyjaznego klimatu wokół prowadzonej działalności i właśnie także wokół tej działalności najmniejszej. Stąd cała ta idea właśnie startupów w pałacu. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski zwrócił uwagę, że program skierowany do startupów ma wiele odsłon i, jak mówił, przynosi efekty. To, co nas cieszy, to że wiele z tych rozwiązań, które były tutaj przynoszone czy pokazywane te kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy temu, one dzisiaj już owocują konkretnymi rozwiązaniami. Choćby wchodząc do Pałacu Prezydenckiego, można zobaczyć jeden z owoców pracy startupów, drukarkę, nowoczesną drukarkę, która drukuje w 3D i to jest właśnie produkt, który został przygotowany przez firmę startupową. Justyna Janicka z firmy 1000 Realities zwróciła uwagę, że często łatwiej znaleźć partnerów do współpracy za granicą niż w Polsce. Robimy bardzo innowacyjne rzeczy i niestety na początku polscy klienci trochę się tego bali. Bardzo nas cieszy, że znalazły się odważne firmy po to, żeby najpierw wyszkolić pracowników w VR-ze, a potem jeszcze wesprzeć ich też w wykonywaniu obowiązków. Dlatego, że tak naprawdę VR to tylko jedna część. Potem możemy takiego pracownika wyposażyć w leciutkie okulary, które wiedzą, gdzie on jest, wiedzą, na co się patrzy. I w momencie, kiedy wykryjemy na przykład, że on patrzy się na jakąś maszynę, możemy pokazać mu parametry tej maszyny, możemy pokazać, co gdzie się zepsuje. A możemy prowadzić nawigację wewnętrzną w budynkach, gdzie no do tej pory coś takiego nie było możliwe. Na współpracę ze startupami nastawione jest PGNiG. W tym celu, co podkreślił w czasie konferencji dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju Dariusz Dzirba, uruchomiło Centrum Startupowe Invento. Polskie Radio 24. Północ, południe. Informacje z zagranicy. Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia nuklearnego z Iranem, poinformował na konferencji prasowej amerykański prezydent Donald Trump. Amerykański prezydent powiedział, że porozumienie było fatalnie wynegocjowane i mogłoby doprowadzić do wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie. Przypomniał, że jeszcze w ubiegłym roku zapowiadał, że umowa powinna być zmieniona albo USA się z niej wycofają. Stroną porozumienia są także Rosja, Francja, Wielka Brytania, Chiny i Niemcy, a dodatkową stroną Unia Europejska. Porozumienie zakłada ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Dawało także dostęp inspektorom ONZ do irańskich wojskowych instalacji. Za każdym razem potrzebna była jednak i akceptacja irańskiego rządu. Burmistrz Jersey City Stephen Fallop zadeklarował chęć dialogu w sprawie pomnika Katyńskiego. W korespondencji udostępnionej Polskiemu Radio zapewnił, że niezależnie od ostatecznych decyzji monument będzie stał w prestiżowym miejscu. W korespondencji mailowej ze stroną polską Stephen Fallop napisał, że wokół sprawy pomnika narosło wiele nieporozumień i że potoczyła się ona w sposób, jakiego nikt nie oczekiwał. Burmistrz zadeklarował racjonalną drogę rozwiązania problemu. Jestem pewien, że rozumiecie, iż pomnik musi zostać usunięty na czas renowacji nabrzeża, niezależnie od opinii na temat jego docelowej lokalizacji, zadeklarował burmistrz, dodając, że pod koniec prac budowlanych trzeba będzie podjąć decyzję, czy wraca on na swoje obecne miejsce, czy w zupełnie inną lokalizację. Deklaruje naszej społeczności zorganizowanie formalnego spotkania przed decyzją o przywróceniu pomnika na miejsce lub znalezieniu nowej lokalizacji. Mogę jednak zadeklarować, że pomnik będzie stał w miejscu publicznym, w godnej lokalizacji, napisał Stephen Fallop. W rozmowach z burmistrzem Jersey City uczestniczyli m.in. dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA Eric Lubaczewski, były przewodniczący konferencji burmistrzów amerykańskich Douglas Palmer oraz przedstawiciele polskich władz. Korespondencja została udostępniona Polskiemu Radiu za zgodą burmistrza Fallopa. Z Jersey City Marek Wałkuski, Polskie Radio. A my do tematu wrócimy w publicystycznej części magazynu. W Budapeszcie odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Posłowie złożyli przysięgę, a prezydent Węgier, Janosz Áder, na stanowisko premiera zaproponował Viktora Orbána. Głosowanie w parlamencie nad akceptacją nowego szefa rządu ma się odbyć w czwartek.
Podczas przemówienia w parlamencie prezydent Ader podkreślił, że legitymacja Zgromadzenia Narodowego i nowego rządu jest bezdyskusyjna. Miesiąc temu, 8 kwietnia, węgierscy wyborcy podjęli decyzję. Decydowali o tym, komu powierzą zarządzanie sprawami publicznymi w następnych 4 latach, tu w Zgromadzeniu Narodowym. Decydowali o tym, kto otrzyma odpowiedzialność rządzenia, a komu powierzą o rolę opozycji. Decyzję wyborców wszyscy powinni poszanować. Jest to podstawowa zasada, tłumaczył. Podczas posiedzenia na placu Koszuta przed gmachem parlamentu trwała demonstracja opozycyjna, na której zebrało się kilkaset osób. Wcześniej węgierskie Centrum Antyterrorystyczne zapowiadało zamknięcie placu. Jednak demonstranci mogli swobodnie tam wejść. Po wyborach kilka partii opozycyjnych mówiło, że nie akceptują wyniku wyborów. W stolicy Węgier w ostatnim miesiącu odbyło się kilka demonstracji antyrządowych, podczas których żądano m.in. ponownego przeliczenia głosów, uczciwych wyborów i nowej ordynacji wyborczej. W 199-osobowym parlamencie rządzący Fidesz otrzymał 117 mandatów, a jego partner koalicyjny, Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa, 16. Władimir Putin podpisał dekret o powołaniu Dmitrija Miedwiediewa na premiera Rosji. Wcześniej Duma Państwowa, Izba Niższa Rosyjskiego Parlamentu, zatwierdziła tę kandydaturę stosunkiem głosów 374-56. Za powołanie Miedwiediewa na szefa rządu opowiedziały się rządząca partia Jedna Rosja i Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji kierowana przez Władimira Żyrinowskiego. Przeciwko byli deputowani Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej i Sprawiedliwej Rosji. Kandydaturę Dmitrija Miedwiediewa przedstawił w Dumie Państwowej prezydent Władimir Putin. Dmitrij Miedwiediew nie potrzebuje szczególnego przedstawiania, ponieważ ostatnie 6 lat to on kierował rządem. Proszę poprzeć moją propozycję o powołaniu na premiera Federacji Rosyjskiej Miedwiediewa Dmitrija Anatolijewicza. W trakcie parlamentarnej debaty lider komunistów Gennadij Zjuganow zapowiedział, że jego partia nie poprze Miedwiediewa, ponieważ nie ma on pomysłu na zrealizowanie założeń, które uczyniłyby Rosję światowym liderem politycznym i gospodarczym. Nie poparli Miedwiediewa również deputowani Sprawiedliwej Rosji. Szef tego ugrupowania, Siergiej Mironow, oświadczył, że nie podoba mu się skład rządu. Za kandydaturą Dmitrija Miedwiediewa głosowali liberalni demokraci, ponieważ zdaniem Władimira Żyrinowskiego nie można gratulować prezydentowi wygranych wyborów i pozbawiać go możliwości doboru współpracowników. Wreszcie Miedwiediewa poparła Jedna Rosja, której jest on szefem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Korea Północna porzuci swój program jądrowy, o ile inne strony zaprzestaną wrogich praktyk wobec Pjongjangu, miał powiedzieć podczas spotkania z prezydentem Chin przywódca Komunistycznej Północy. Kim Jong-un w poniedziałek i wtorek przebywał z wizytą w mieście Dalian w północno-wschodnich Chinach. Drugie w ciągu 40 dni spotkanie przywódców to oznaka ocieplenia relacji między Pjongjangiem i Pekinem. Kim Jong-un podczas rozmów z Xi Jinpingiem miał zadeklarować, że Korea Północna nie musi być mocarstwem jądrowym, o ile inne strony porzucą wrogie praktyki i wyeliminują zagrożenie dla Korei Północnej. Taki cytat zamieściła chińska agencja Xinhua, jednakże brak takich sformułowań w relacjach północno-koreańskich mediów. Północno-koreańska agencja prasowa podała tymczasem, że Kim Jong-un wyraził zadowolenie z wysokiego poziomu relacji Korei Północnej z Chinami. Przywódcy obydwu państw mieli dyskutować o sposobach zacieśniania strategicznego partnerstwa w związku ze zmianą sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Rozmowy w Chinach to oznaka konsultacji obydwu państw przed zbliżającym się szczytem Korea Północna-USA. Wcześniej, podczas szczytu koreańskiego, Kim Jong-un zobowiązał się do pełnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, co było warunkiem bezpośrednich rozmów z Donaldem Trumpem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Południe. I na zakończenie magazynu wracamy do spraw krajowych i wracamy do tegorocznych matur. Dziś abiturienci zdawali egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin z języka obcego, nowożytnego, jest obowiązkowy. W bieżącym roku 92% zdających wybrało właśnie angielski.
Maturzyści mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań ze słuchania, pisania i czytania ze zrozumieniem. Na początku było słuchanie. Były różne historie, były o podróżach, były o babci, której ukradziono, znaczy której miała zostać ukradziony selfie stick. Głównie zadania zamknięte, trochę gramatyki, żadnych przysłów nie było, także żadnych związków frazeologicznych. Ci, którzy wychodzili z liceum imienia Stanisława Staszica w Warszawie, mówili, że egzamin nie był trudny. Było bardzo proste, bo nie było żadnego listu, tylko było po prostu taki zapis na blogu. Czyli właściwie można pisać, co się chce, jakby tam nie ma żadnej konkretnej formy do napisania. Wydaje mi się, że no, większość licealistów powinna sobie z tym spokojnie poradzić. 146 tysięcy abiturientów jeszcze dzisiaj napisze egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Nie jest obowiązkowy, ale jako przedmiot dodatkowy wybrało go najwięcej tegorocznych maturzystów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A my rozpoczynamy publicystyczną część naszego magazynu. Od kiedy burmistrz Jersey City, pan Stephen Fulop, ogłosił, że zamierza zabrać, rozebrać pomnik katyński z jednego z placów tego miasta, my bardzo uważnie śledzimy rozwój sytuacji wokół pomnika, bo wszystkie środowiska i tu w Polsce, i różne środowiska polonijne w Stanach Zjednoczonych protestowały i protestują przeciwko temu pomysłowi. W tej chwili połączyliśmy się ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta. Dobry dzień dobry u Ciebie. Dzień. Dzień dobry. Ja jestem w Jersey City, dosłownie kilkadziesiąt metrów od pomnika katyńskiego. Ale mamy też pana Tadeusza Antoniaka z Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, amerykański, częstochowy i związanego z klubami Gazety Polskiej z Filadelfii. Dzień dobry. Bardzo źle słyszymy. Halo, halo. Panie Tadeuszu, czy my się słyszymy? A panią słyszy. No spróbujmy, spróbujmy. Czy pan także jest w Jersey City? Nie, ja byłem dzisiaj w Nowym Jorku na spotkaniu z panem konsulem o 10 rano. W tej chwili wróciłem do Pensylwanii i mówię dla państwa dobry wieczór. A pana dobry wieczór, dzień dobry i dobry wieczór. W takim razie dobrze, rozmawiajmy o pomniku, bo sporo się ciągle, znaczy dzisiaj się wydarzyło sporo. Z jednej strony jest pozew złożony przez środowiska polonijne, skierowany przeciwko burmistrzowi Fulopowi. Z drugiej strony z kolei jest, wydaje się, dosyć istotna zmiana stanowiska pana burmistrza w sprawie tego pomnika, więc może na razie zacznijmy od Marka Wałkuskiego, który jest w Jersey City, żeby nam zrelacjonował, jak to wygląda dzisiaj tam na miejscu. No więc mamy dwa fakty, czy dwa wydarzenia. Pierwsza to jest to, co powiedziałaś, czyli krok wstecz burmistrza Fulopa, który dziś przed południem w takim oświadczeniu korespondencji z przedstawicielami Polonii, ale także amerykańskim działaczem afroamerykańskim zadeklarował zmianę swojego stanowiska. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno on mówił, że na 100% pomnik katyński ma zniknąć z nabrzeża Jersey City, czyli Exchange Place, to jest takie centralne miejsce w tym mieście przy nabrzeżu rzeki Hudson z przepięknym widokiem na Manhattan. Powiedział, że na 100% ten pomnik stąd znika. Dziś mówi już zupełnie inaczej. Po pierwsze, ubolewa nad tym, że sytuacja dokonała się taka eskalacja konfliktu. Po drugie, deklaruje dobrą wolę, mówi, że chce rozmawiać, wyraża nadzieję, że społeczność Jersey City zrozumie, że ten pomnik tymczasowo trzeba usunąć na czas remontu nabrzeża Jersey City i obiecuje, że zanim zapadnie decyzja o jego ostatecznym losie, czyli albo powrocie na obecne miejsce, albo znalezienie jakiejś innej, jak mówi, godnej i prestiżowej lokalizacji, podejmie formalne konsultacje ze społecznością Jersey City, w tym społecznością polską. Także mamy do czynienia z zdecydowaną zmianą stanowiska, więc to jest jedno wydarzenie, czy jeden fakt związany z tym konfliktem wokół pomnika katyńskiego, a drugie to jest bardzo stanowcza akcja nie tylko Polonii,
nie tylko członków komitetu katyńskiego. I to jest bardzo ważne, dlatego że Polonia w samym mieście Jersey City jest w tej chwili już bardzo niewielka. Ale to była wspólna akcja Komitetu Katyńskiego, Polonii oraz grupy radnych. Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta wystąpiło dziś 3 z 9 radnych Jersey City, którzy stanowczo zaprotestowali przeciwko jakiemukolwiek przesuwaniu pomnika, nawet tymczasowemu. Oni uważają, że ten pomnik powinien tu stać, że remontu nabrzeża można dokonać z pomnikiem tu stojącym i że on powinien tutaj pozostać. Pochodzący z Korei radny Michael Yoon wyraził to w moim zdaniem w taki sposób, który najbardziej przemawia do mieszkańców Jersey City. On powiedział, że społeczności, że ludzie, którzy przybywają do Stanów Zjednoczonych, którzy przybywają do takich miast jak Jersey City, przynoszą ze sobą swoją własną historię. I w momencie, kiedy tutaj się zadomowią, w momencie, kiedy tu zamieszkają, ich historia staje się historią miasta Jersey City. Więc jak powiedział, to nie jest już tylko historia Polaków, to nie jest już tylko walka o polski pomnik. To jest walka o pomnik, który jest ważny dla społeczności Jersey City. Więc mamy ten głos, ale mieliśmy także głos, to też było bardzo dobre posunięcie i konsulatu w Nowym Jorku i środowisk polonijnych, pozyskanie na przykład społeczności Afroamerykanów, 2 przedstawicieli społeczności Afroamerykanów, którzy stanowią w Jersey City chyba około 25%, stanowczo poparło pozostawienie tego pomnika na miejscu. Powiedzieli, że społeczność Polonii jest bardzo ważna, bardzo znacząca i że Afroamerykanie, ich organizacje są razem z Polakami, razem z członkami Komitetu Katyńskiego, razem z tymi, którzy bronią pomnika katyńskiego. No i mamy do tego głosy oczywiście Polaków, czyli weteranów polskich nauczycieli, Komitetu Katyńskiego, organizacji patriotycznych. Także powstała taka szeroka koalicja obrony pomnika. To może pytanie do pana Tadeusza Antoniaka. Czy jest pan w stanie odpowiedzieć na to, na pytanie, jak to się stało, że środowisku polonijnemu w Jersey City udało się dotrzeć i udało się pozyskać ludzi kompletnie niezwiązanych ze środowiskami polonijnymi, zupełnie przedstawicieli zupełnie innych środowisk, którzy również wypowiedzieli się popierając tą inicjatywę obrony pomnika? Ja zanim może do tego przejdę, to jeszcze chciałbym uzupełnić to, co powiedział pan redaktor Wałkuski odnośnie zjednoczenia środowisk polonijnych, bo de facto głównym jakby spadkobiercą tradycji i mający jak największe prawa do pomnika katyńskiego, czyli do organizowania wydarzeń okolicznościowych, rocznicowych i tego, kto budował ten pomnik, to jest komitet właśnie stricte katyński, dokładnie. I Komitet Katyński, żeby zyskać większą siłę, zaprosił do współpracy Komitet Społeczeństwa Katyńskiego, którego ja mam zawsze reprezentować, Kluby Gazety Polskiej, Rodzinę Radia Maryja, Redutę Dobrego Imienia, amerykańską część, nową organizację Koalicja Polaków w Ameryce, Komitet Polonii Amerykańskiej, Fundacja Kulturalna, Rodzinę Radia Maryja. Dobrze, ale ja bym chciała wrócić, rozumiem, że mnóstwo osób się w to zaangażowało, ale po prostu chciałabym porozmawiać, że to się okazuje skutecznym działaniem. Jak do tego doprowadziliście? No powiedzmy, różne organizacje te, które działają pod tym hasłem Budujmy Wspólny Front Patriotyczny, działają w środowiskach swoich Amerykanów. I poprzez swoją działalność, powiedzmy historyczną, zapraszanie Amerykanów na swoje lokalne imprezy, uroczystości związane z historią Polski, przynoszą właśnie skutek w takiej sytuacji. W tym momencie właśnie jak potrzeba pomocy, przez to, że na przykład mamy radnego w Jersey City, który jest z Afroamerykanina, był wcześniej zapraszany na takie uroczystości, jest poproszony został o skonsolidowanie tych środowisk, których on działa, w swojej grupie etnicznej. I dlatego myślę, że to przynosi, tak więc samo Jersey City, czy jeżeli nawet sięgniemy do Nowego Jorku, czy my w Pensylwanii na przykład udziałamy z różnymi organizacjami też amerykańskimi, z kongresmenem amerykańskim, czyli chodząc z polityką historyczną, przy okazji chodzimy ze sprawami społecznymi w Polonii i chwalimy się tym, co jest dobre w naszym, nie tylko te przysłowiowe pierogi, ale polska historia, to co jest najważniejsze. Więc to w takich przypadku, tak jak teraz, dokładnie przyniosło efekt. To może jeszcze pytanie do Marka Wałkuskiego. Marku, pytanie oczywiście takie trochę na zasadzie gdybania, co dalej się wydarzy, ale bo rozumiem, że skoro ten pozew został złożony, no to jego tryb po prostu biegnie swoją ścieżką prawną.
Tak, tak, i to jest jeden z elementów nacisku także na burmistrza. Myślę, że tu wiele elementów się złożyło. Ja tylko zanim powiem, co dalej z pozwem, ja chciałbym też podkreślić jedną rzecz. Ja pytałam i z pozwem, i w ogóle z całą sytuacją wokół pomnika, bo mamy minutę na rozmowę. Dobrze, ja tylko powiem, dlaczego między innymi udało się także pozyskać sojuszników. Ano dlatego, że wartością w takim mieście jak New Jersey jest wielokulturowość, wieloetniczność. Ludzie myślą tak, jeżeli to dotyka polskiej społeczności, to kiedyś może dotknąć do nas. Dlatego te argumenty, które przedstawiła Polonia, dotarły także do innych grup. A jeśli chodzi o to, co dalej, ja myślę, że to idzie w dobrym kierunku, że już wiemy, że pomnik, że nie ma już decyzji o tym, że pomnik całkowicie znika. Jest decyzja, czy chęć burmistrza, żeby on tymczasowo zniknął, ale nawet to może okazać się nieskuteczne, dlatego że w tej chwili presja i społeczna, i lokalnych mediów, i środowisk polonijnych, i prawna na burmistrza jest już tak duża, że no, niełatwo będzie mu podjąć decyzję o przeniesieniu tego pomnika nawet tymczasowego. Ja myślę, że to jest taki krok wstecz, krok w tył, który być otwiera drogę do kolejnego kroku w tył w przyszłości. Dziękuję bardzo za ten krótki komentarz. Panowie Tadeusz Antoniak i Marek Wałkuski byli naszymi gośćmi. Dziękuję, do widzenia i dobranoc, a my będziemy na pewno jeszcze do panów wracać w tej sprawie. Polskie Radio 24. Południe. Stowarzyszenie Wolnego Słowa rozpoczęło dzisiaj cykl wtorkowych debat. Pierwsza z nich dotyczyła mediów publicznych, ich kondycji, finansowania i przyszłości. I o tym rozmawiali dzisiaj przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski oraz były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak. A o zróżnicowaniu między mediami publicznymi a komercyjnymi, a także o przyszłości mediów z Krzysztofem Czabańskim rozmawiała reporterka Polskiego Radia 24 Olga Bobienko. Panie ministrze, ja zacznę od tego tematu, który przyświecał dzisiejszej debacie w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa. Czy media publiczne są potrzebne? Jak pan uważa? Przecież debata wykazała, że są bardzo potrzebne. Po pierwsze dlatego, że spluralizowały de facto cały rynek medialny. Chciałem przypomnieć, że przed tymi zmianami, które nastąpiły po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2015 roku, jesienią 2015 roku, jedyny w miarę pluralistyczny rynek to był rynek tygodników opinii. Jeżeli popatrzeć na nakłady pism o różnej orientacji, to jakiś tam balans był na tym rynku. Ale to był jedyny rynek. W internecie też następowało stopniowo poprzez kampanię, w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej i parlamentarnej też równoważenie się różnych głosów. Ale jeżeli chodzi o media elektroniczne, czy to komercyjne, czy publiczne, to niestety tej równowagi nie było. Była zdecydowana, właściwie był monolit przekazu TVN-owskiego, który obowiązywał jako norma i w Polsacie, i w mediach publicznych. I to było złe samo w sobie, więc ta zmiana, debata potwierdziła fakt, że ta zmiana nastąpiła. Również ten fakt się potwierdził w debacie przez to, że autorzy poprzednich rozwiązań i poprzedniego monopolu na rynku medialnym byli bardzo rozgoryczeni dzisiaj w tej debacie i bardzo narzekali na to, co się stało przez ostatnie 3 lata. Jak tak po ludzku rozumiem, że narzekają, że cała ich konstrukcja runęła i im się to nie podoba, bo nie po to to budowali, żeby był jeden przekaz, jedna narracja, żeby nagle ta narracja się rozsypała i żeby do obywateli docierały różne narracje. To stało się możliwe dzięki mediom publicznym od 2016 roku. I to pokazuje, że te media mogą pełnić bardzo pożyteczną rolę i moim zdaniem pełnią. Czyli to jest to, co gwarantują teraz media publiczne? Tak jest. One gwarantują pluralizm na rynku medialnym i to jest wartość trudna do przecenienia. I druga rzecz dobra, która się stała na tym rynku medialnym, a dotyczy przede wszystkim mediów publicznych, to jest to, że do tych mediów zaczął płynąć szerszy strumień pieniędzy. Przypominam, że poprzedni obóz władzy chciał te media de facto zlikwidować poprzez rozmontowanie systemu abonamentowego, zniszczenie podstaw finansowych. Także udało się te procesy odwrócić i to na pewno jest dorobek tych 2 lat. Przy wszystkich niedociągnięciach, no bo nie powstał
trwały system, systemowy, nowe rozwiązanie finansowania tych mediów, ale z mojego punktu widzenia ważne jest to, że z takiego czy z innego tytułu, ale pieniądze do mediów publicznych płyną szerokim strumieniem i pozwalają się tym mediom odrodzić i technicznie, i programowo. I właśnie, bo wspomniał Pan o tym zróżnicowaniu i jeszcze do tego bym wróciła. Właśnie jak teraz wygląda to zróżnicowanie między mediami publicznymi a mediami komercyjnymi? No to każdy, kto chce oglądać telewizję lub słuchać stacji radiowych, to może sam na własne uszy czy oczy to stwierdzić, więc tego nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy równolegle czy tego samego wieczora obejrzeć programy informacyjne w Polsacie, w TVN-ie czy w Telewizji Polskiej, żeby zobaczyć, że to są dwa różne światy. No może Polsat się trochę też różni od TVN-u, ale niewiele. Czy to w takim razie znaczy, że przed tym 2015 rokiem tego zróżnicowania nie było? Wspomniałem o tym rynku tygodników opinii, gdzie pewna równowaga zaczęła się kształtować pod już 2013, 2014, 2015. Więc pewne elementy pluralizmu były, nie do zlekceważenia, były ograniczone media typu Telewizja Trwam, czy Radio Maryja i Telewizja Republika, które no też rozwalały skorupę monopolu i bardzo ważną rolę odegrały. Także były takie zawiązki jakby pluralizmu, a w tej chwili możemy mówić o tym, że ten pluralizm się ukształtował na całym rynku. Przy różnych zastrzeżeniach warsztatowych, standardów dziennikarskich, które można kierować pod adresem wszystkich zresztą i komercyjnych, i publicznych stacji. No ale tym niemniej ten pluralizm na rynku jest. Teraz trzeba też pracować, ale od tego są zarządy mediów publicznych, nad zwiększeniem atrakcyjności oferty programowej i nad tym, żeby ta oferta odpowiadała standardom przyzwoitości, tak? Bo czasem można odnieść wrażenie, że nie zawsze tak się dzieje. To dotyczy mediów publicznych, ale to dotyczy w dużym stopniu, nawet moim zdaniem o wiele większym, mediów komercyjnych, które kierują się taką trochę konwencją tabloidów i w pogoni za sensacją są w stanie przeinaczać różnego rodzaju fakty, czy tworzyć fakty prasowe, czy fakty medialne, że zacytuję Bronisława Geremka, który kiedyś to pojęcie wprowadził do obiegu publicznego. Zresztą z pełnym przekonaniem, że fakt prasowy ma taką samą wagę jak fakt po prostu. I media komercyjne niestety tkwią w tym świecie i próbują kreować rzeczywistość zamiast o niej informować. To w takim razie kto powinien na tym pracować i w jaki sposób? Bo tu podejrzewam, że nawiązuje Pan również do fake newsów, które się też pojawiają, ale w większości w tej wirtualnej rzeczywistości mediów wirtualnych. Ja się zgadzam z tymi wszystkimi, którzy mówią, że media publiczne muszą pamiętać o tej pluralizacji, że to jest ich zadanie. Ale myślę, że niezależnie od takich być może czasem ciągot propagandowych, które czasem występują ze względu na właśnie taką postawę czy pogląd, jak przed chwilą go przywołałem, a czasem dlatego, że to jest łatwiej. Propaganda nie wymaga tyle pracy, co rzetelne dziennikarstwo, więc czasem koleżanki, koledzy idą na łatwiznę. Ja bym przed tym przestrzegał, dlatego że wartością mediów publicznych jest to, żeby rzetelnie relacjonować świat, który nas otacza. I to się przebije wtedy przez fałszywy rynek mediów komercyjnych i to będzie stanowiło wartość, którą obywatele zobaczą, docenią i będą skłonni akceptować albo wydatki z budżetu na te media, bo to są przecież pieniądze też z naszych podatków, albo składkę bezpośrednią, jak było, czy jest w tej chwili w tym systemie abonamentowym. No właśnie, wracając do finansowania, to jak powinno wyglądać to finansowanie mediów publicznych? Ja mogę odpowiedzieć, że powinno być wystarczające, a co do metod finansowania, to jest pytanie do rządu przede wszystkim, dlatego że system abonamentowy został rozmontowany przez poprzedni obóz władzy. Nie wydaje się możliwe, żeby wrócić do tego systemu, go odbudować. W związku z tym, jeżeli tak, to przed rządem staje wyzwanie, jak finansować media publiczne. I proszę pytać ministra kultury i dziedzictwa narodowego, bo to jest w jego gestii głównie, i pana premiera, o to, jak sobie to wyobrażają dojście do takiego stabilnego systemu finansowania. Ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć.
poza tym stwierdzeniem, którego dzisiaj zresztą użył przewodniczący Kołodziejski w tej debacie, że każdy system będzie dobry, który zastąpi to, co jest w tej chwili. Ponieważ to, co jest w tej chwili, jest po pierwsze niewydajne, po drugie niesprawiedliwe, bo płaci na media publiczne 8% gospodarstw. No i właśnie, a ustawa medialna jest w tym momencie wstrzymana. To są pytania już do rządu, nie do mnie. My nie mamy ani inicjatywy ustawodawczej, nie mamy prawa do tej inicjatywy jako Rada Mediów Narodowych i podobnie zresztą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma takiego uprawnienia, więc wszystkie oczy są skierowane w tej sprawie na rząd. To tak podsumowując, w takim razie, jak te media publiczne pańskim zdaniem powinny wyglądać w przyszłości? Och, to zależy, jaki pani horyzont czasowy tutaj zarysuje. A załóżmy 5 lat. Za 5 lat mam nadzieję, że one będą miały trwały system finansowania i będzie utwierdzona jakby zasada, która przyświecała przy tworzeniu Rady Mediów Narodowych. To znaczy, że opozycja, niezależnie od tego, kto nią jest, ma trwałe, prawnie zagwarantowane miejsce w tej Radzie. I dzięki temu nawet jak to opozycja jest w mniejszości w parlamencie, jest w mniejszości w Radzie. Nawet jeżeli jest przegłosowywana przy różnych rozstrzygnięciach, to po pierwsze ma wgląd w to, co się dzieje w spółkach medialnych. Ma możliwość rozmowy z kierownictwami tych spółek, zadawania pytań, uzyskiwania odpowiedzi, czyli ma bardzo dużą wiedzę. A sam dostęp do informacji jest już elementem kontrolnym. Także ja myślę, że gdyby się udało to utrzymać, i żeby to był trwały mechanizm, trwała instytucja Rada Mediów Narodowych, to ona skończy z tym, co było przed jej powstaniem. Otóż z tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, proszę zwrócić uwagę, ona jest ustawowo tak skonstruowana, że obóz władzy bierze wszystkie miejsca w tej Radzie. Chyba, że jest inny rząd, innego obozu politycznego niż prezydent. To wtedy następuje podział. Ale jeżeli jest junktym między prezydentem a rządem i jest to samo ugrupowanie, ten sam obóz władzy, to ten obóz władzy bierze wszystkie miejsca w tej Krajowej Radzie. W związku z tym trzeba skończyć z tą logiką i Rada Mediów Narodowych po to powstała. A z Krzysztofem Czabańskim rozmawiała Olga Bobienko. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Bogumił Huseinow, dobry wieczór. Armenia ma nowego premiera. Parlament zatwierdził na to stanowisko opozycyjnego polityka Nikola Paszyniana. Tym samym został spełniony jeden z podstawowych postulatów protestujących od miesiąca armeńskiej opozycji. W studiu Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam. Dzień dobry. Nikola Paszynian ponownie został zgłoszony i uzyskał akceptację parlamentu. Nowy premier Armenii jest byłym dziennikarzem mediów opozycyjnych, a w polityce reprezentuje trzecią siłę w parlamencie opozycyjny Sojusz AUK. Czy w przypadku Armenii można powiedzieć, że dochodzi tam do aksamitnej rewolucji? No z pewnością mamy do czynienia z elementem rewolucyjnym, dlatego że mówiąc górnolotnie, lud przejął władzę, a przynajmniej obalił poprzedniego premiera. Przypomnijmy, że po zmianach konstytucyjnych to premier jest faktycznym szefem państwa w Armenii, to jest kluczowe stanowisko i doprowadził do tego, że właśnie dzisiaj przywódca protestów, przywódca opozycji ten fotel premiera zajął. Więc w tym sensie oczywiście można mówić o sukcesie, to tym większym, że to się wszystko odbyło bezkrwawo, że nie było żadnej ofiary. Kryzys rządowy został zażegnany, bo mamy premiera, ale kryzys polityczny cały czas trwa. No właśnie, Nikola Paszynian został wybrany głosami też części partii rządzącej, która niezbyt chętnie się godziła na to, żeby on objął fotel premiera. Jak można rządzić krajem, nie mając stabilnej większości w parlamencie? Będziemy obserwować właśnie, jak to będzie wyglądać. Tu rzeczywiście partia rządząca powiedziała, że ona, to, że oddali częściowo swoje głosy przedstawiciele rządzącej partii republikańskiej na Paszyniana, nie oznacza, że go popierają. Po prostu chcą z zakończenia tej części kryzysu jakiejś tam stabilności, bo takie rozchwianie oczywiście nie sprzyja sytuacji w kraju. Natomiast partia republikańska jest w stanie blokować Paszyniana i odrzucać wszystkie zgłoszone przez niego projekty ustaw. Natomiast
Paszynian twierdzi, że za nim stoi ulica. Rzeczywiście, kiedy tydzień temu pierwszy raz przy pierwszym głosowaniu nie został wybrany, no to zablokował cały kraj. Następnego dnia, 2 maja, wszystko było zablokowane w Armenii. Wszystkie koleje, drogi, przejścia graniczne, dojazd na lotnisko w Erywaniu i tak dalej. No, ale będąc premierem, będzie to cokolwiek ekscentryczne odwoływanie się do jakichś masowych blokad, więc zobaczymy, czy on będzie w stanie równoważyć się właśnie ulicą, czy też swoimi ogromnymi kompetencjami, które realnie przejmuje jako premier, właśnie tą przewagę, jaką ma Republikańska Partia Armenii w parlamencie. Już posypały się pierwsze gratulacje. Jako jeden z pierwszych pogratulował wybranie na premiera prezydent Rosji Władimir Putin. W depeszy napisał: mam nadzieję, że pańska aktywność na czele rządu jeszcze bardziej wzmocni przyjazne, sojusznicze relacje między naszymi krajami, partnerstwo w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Co więcej, przypomniał o zaproszeniu 14 maja w Soczi, gdzie będzie szczyt Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, czyli takiej wschodniej Unii Europejskiej, tak to można chyba ująć. Czy ta kuratela Rosji nad Armenią będzie trwała w najlepsze, czy Paszynian będzie w stanie wybić się na niepodległość w tej kwestii? Znaczy, nie wiem, czy Paszynian ma takie zamiary. Co prawda, jako opozycyjny deputowany on zgłaszał projekty opuszczenia tych struktur, które pan wymienił, integracyjnych przez Armenię. Natomiast w czasie protestów wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza zmieniać, naruszać żadnych umów, które Armenia podpisała i że Rosja jest bardzo bliskim i ważnym sojusznikiem, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, te gwarancje bezpieczeństwa dla Armenii. Natomiast nawet gdyby miał takie pomysły, żeby ten kurs Armenii zmienić, to nie za bardzo ma takie możliwości. Tu pole manewru jest wyjątkowo wąskie. Rosja ma wielorakie instrumenty nacisku na Armenię, ma bazę wojskową w Gyumri, ma aktywa bardzo poważne, liczące się... W skrajnym przypadku może interweniować, wykorzystując swoich żołnierzy. Trudno by sobie wyobrazić taką interwencję w sytuacji, kiedy w komunikatach MSZ-u rosyjskiego czytamy właśnie o szacunku dla przyjaznego nam narodu Armenii. Natomiast możliwości tu są bardzo, bardzo, bardzo szerokie. Właśnie też aktywa w gospodarce, kwestia surowców energetycznych, od których Armenia zależy, wreszcie kwestia konfliktu w Karabachu. Natomiast w związku z tym Rosja, no, nie sądzę, żeby jakby się nie działo nic nadzwyczajnego, że będzie jakoś szczególnie interweniować. Natomiast oczywiście Rosja jest bardzo głęboko zaniepokojona tym, co się dzieje, bo no, właśnie dochodzi do takiego niesankcjonowanego przewrotu, zmiany władzy wymuszonej przez demonstracje masowe. Nie jest to dobry przykład i wiemy, że niezależnie od takich bardzo powściągliwych, wstrzemięźliwych reakcji na to, co się dzieje w Armenii, oficjalnych reakcji publicznych, no to również odbywały się bardzo intensywne konsultacje rosyjsko-armeńskie na różnych szczeblach i prawdopodobnie Rosjanie właśnie w czasie tych konsultacji, w których także brał udział nowo wybrany dzisiaj premier Nikol Paszynian, prawdopodobnie Rosjanie oczekiwali, zapewne otrzymali potwierdzenie właśnie dotrzymania zobowiązań sojuszniczych. Czyli można powiedzieć, że nie nowy premier Nikol Paszynian pojawi się 14 maja w Soczi na szczycie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, bo nie będzie miał innego wyjścia. No, tak należy oczekiwać, natomiast pierwszą swoją podróż w charakterze premiera wybiera się jutro do Stepanakertu, stolicy nieuznanej Republiki Górskiego Karabachu. Jutro, przypominam, jest 9 maja na obszarze poradzieckim. W niektórych krajach jest to cały czas właśnie ten dzień, który jest obchodzony jako rocznica zwycięstwa w II wojnie światowej, jako dzień zwycięstwa. A dodatkowo to był dzień, kiedy siły ormiańskie w 1992 roku zajęły dość ważne miasto w Karabachu. I Karabach, przypomnijmy, należący formalnie do Azerbejdżanu, faktycznie jest od ponad 20 lat pod kontrolą Ormian. I to, że tam się Paszynian wybiera i jutro tam będzie ten dzień zwycięstwa świętować, świadczy o tym, że tutaj również w tej kwestii zmiany kursu nie będzie, to jest jednocześnie będzie takie zapewnienie, że jesteśmy z wami, do tych Ormian Karabaskich, którzy mieli prawo się poczuć też zaniepokojeni tym, że takie zmiany się dokonują i być może obawiali się, że one się dokonują ich kosztem. Również też Azerbejdżan oczywiście czeka na pierwsze wypowiedzi, deklaracje dalej idące nowego premiera. Czy stać będzie Paszyniana na głębszą współpracę z Zachodem? Myślę tutaj o Unii Europejskiej. Z Brukseli już popłynęły też gratulacje na ręce Paszyniana za to, że został premierem. Natomiast czy rzeczywiście może powrócić idea
ściślejszych więzi między Armenią a Unią Europejską? Tu możliwości są. One są wytyczone przez umowę partnerską, podpisaną zamiast umowy stowarzyszeniowej, tak troszkę nagroda pocieszenia. Armenia tę umowę podpisała w zeszłym roku jesienią, ona została ratyfikowana i tam jest cały szereg rozmaitych pól współpracy rozrysowanych, które trzeba po prostu teraz zapewniać treścią, implementować te porozumienia, które są w ramach tej umowy partnerskiej przewidziane. I Paszynian na spotkaniu z ambasadorami Unii Europejskiej w Erywaniu powiedział, że też w tej dziedzinie zamierza dotrzymywać zobowiązań, nie kosztem Rosji, która jest tutaj ważna dla nas, istotna, kluczowa, ale oczywiście ta umowa partnerska, która troszkę tam to pole niewielkie manewru Armenii rozszerza o ten zachodni wektor, że też oczywiście on będzie dotrzymywał. I tutaj punktem docelowym jest zniesienie wiz, czyli uzyskanie takiego statusu, jaki mają Gruzini podróżując w wyjazdach krótkoterminowych do Unii Europejskiej, gdzie od zeszłego roku tych wiz nie potrzebują. To jest taki cel w tej chwili dla Armenii i Armenia będzie na pewno w tym kierunku również pod kierownictwem Paszyniana dążyć. Czy Paszyniana będzie stać na to, żeby polepszyć relacje ze swoimi sąsiadami? Myślę tutaj o Turcji czy o Gruzji. Z Gruzją też chyba nie są to najlepsze relacje. Z Gruzji popłynęły bardzo ciepłe słowa i oczywiście kwestia mniejszości ormiańskiej w Gruzji jest taką kwestią, która bywa drażliwa.